Ale ogólnie fajnie było, zaszliśmy sobie do Lidla na drugim końcu miasta i kupiłem Freeway Jack, czy Ice Tea, nie? Freeway, taka cytrynowa, zielona herbata i stary, kupiłem sobie 8, no, 4 pak, nie, 6 pak. Bo chujowa? Nie, bardzo dobra jest ta woda, nie, to jest, tak, 4 pak to jest, dobra. Bo kiedyś kupiłem herbatę z Carrefoura i było... Krótkie. Ale powiem ci, ten Freeway, nie? Nazywa się Freeway Ice Tea. Granat. Granat. Stary, to jest coś pięknego. Mówię ci, te inne takie, jak wiesz, takie przereklamowane te marki, te Ice Tea, czy tam, nie wiem, jak to się nazywa, to drugie gówno. Lipton. To jak ja kupiłem sobie to jest 300 razy lepsze niż te przereklamowane wszystkie. Ale Lipton. Co drzesz ryja tam w roku? Przestań. Ten moment, kiedy jesteś tak bardzo Polakiem, że wyjście do sklepu jest dla ciebie niesamowitą podróżą. No nie? Nie no, ale mówią... Ty nawet to... robisz ryk jak, kurde, aligator. Kurwa. No, przez tą czapkę. Nie wypał. Haha, dobrze ci tak. Szmatu. To kurwa, że jest tu delay w grze, to jest pojebane. Aczkolwiek ten delay, nie wiem czemu, ale jest teraz dosyć mały. No i co, kurde, bierzesz mojego dupalucha, co? Nie, nie to. Dotknąłeś tego, dotknąłeś. Lol. Can't touch this. Przestań to robić. Co? Piu. No, ile ty miałeś ruchów do cholery? Ile tam mogłeś tej kurde liny używać? W ogóle zakaz lin jest na multiku, ty kurde, kini do jedna. No co ty zabijesz, że mnie zabijesz w pierwszej rundzie? Nienawidzę cię. Wydupiaj. Też cię lubię. Ja ciebie nie. Kina trzeba. Kurde, fajna prowokacja. O pierdolę, Travis, serio? Fajna prowokacja na YouTube, zaraz mi się na film przez ciebie, kurwa. Oczywiście. Będzie drama. Nie, ja nie chcę dramy, bo umrę. Kto jeszcze? Dramator? Dramator. Nie, kto tam jeszcze jest? Czekaj. Na S sprawdzę. Jak się otwiera ekwipunek? O! Wiesz, escape i wyjdź. Serio się pytam. Na E. Alt F4. Na E. No nie! Chuje, jesteście... Prawy klawisz. Prawy klawisz, kurde, ty trawisie. Ty, jak się celuje? Grawy. No Q. Przytrzymaj. Dobra. Tak jak piszesz zo, tylko z Q na końcu. Zamknij się. Tu jeszcze widzę Rokensa. Senami Shorani widzę. No oczywiście, że... Krawy mi taktykę. Kurwa, raz pokazałem Lindę, a wszyscy się na niej napalają. Zależenie, ja nie używam twojej taktyki. Ja wolę wyjebać komuś w ryj. Patrz, jebnie. Nie, no znowu. Czemu Nekresa bijesz? To jest taki dobry człowiek. O, jebałem cię w teleport, jak? Achtung minen. Ej, faktycznie, ty! Zajebisty! What the fuck, ty! To jakbyśmy w golfa grali, tylko rusami trochę. No. Jak się celuje, przypomnijcie mi, ku? Tak. O, przeteleportowałeś mnie jeszcze raz. Fajna zabawa, fajna gra, podoba mi się. Żółty pocisk sera, kurde. Najlepszy ser. Ci kurde, zaraz ja wam pokażę, czekajcie. Taki ser spod napleta, rolujesz kuleczkę. Kurwa, Travis. To samo co do wcipy z dłubaniem w nosie. Wydobycie, obróbka, transport. O, to był taki śmiech McBlade'a. Śmiech McBlade'a to jest ha wymuszony. Hue. Nie wiem, jak to ogarnąć tak, żeby... W sumie to zrobię tak, w ten sposób. Fuck you. No nie wpadłeś! Serio? Nie wierzę! Wydupiaj, to gnoju jeden niedobry. Nie! No co? Ja... Odżyję! Panie! Bo ja się zaraz... Tadziolorek, proszę mnie tu przyjdzie wyjebać mu w łeb, no. Tadzik! Zależy go, to jest nieformalne! Flawless. Jak odżyję? Ejo. No i chuj, już po mnie. Wiem mu za to, że ja go nie wrzuciłem. O, patrz, język ci pokazuję, mu ten rudy wąsik jemną. Nie, żebym cię podpuszczał, co nie? Plup. To zawsze działa. Wypchnął go palcem. Ja to nazwać... Jeszcze to był Travis. No, tak, pan Travis lubi. Dotkłeś mnie palcem i zmokryłem się. No to był Rockens, teraz będzie Rockens. O nie, on będzie rzucił mi szorami. No zostaw, rzesz tego na... Co masz na czole? Travis, bo wiesz, bo zaczyna być nas tu mniej niż Diego, zobacz jego hapeki. Chcesz, żeby się tak skończyło? Kolego, przyjacielu, miałeś kiedyś, kurde, kij baseballowy w dupę? Chcesz, żeby to się tak skończyło? Że, o, dobra. Kurwa. Traviscepcja? Tego Travisa, ja bym... No, ja bym tego Travisa tak wystrzelił, tak chyba. Nope. Co się dzieje na tej mapie, ty? Just you wait. A mogłeś na portal wrzucić, to może by Valvus się przyczepił do filmu na przykład. Welcome to Gabe, them.
Gabem! O, Gabem. Dzień dobry, serniczku. Czas na podwieczorek, yeah. Kolego, przyjacielu, dlaczego ta agresja? Jaka agresja? Nie muszę przecież mówić. Jestem papieżem, no... Franciszek! No nie! Serio? Ja idę, do widzenia! No i chuj, no i cześć. Zoku? Zoku? To jest nieformalne pomówienie jakieś normalne! Jak mogłem się do kałuży wyjebać i zginąć i umrzeć? Moja myszka się kręci na czerwono. Weź tą kinetrę wyjebnij, bo nie wiem, czy dasz radę. Co się cieszysz, ty lisie? Umrzyj! Co to za kosmos? Czemu mnie? Co to za kosmos? To jest taki UFO. Ja się zawsze bałem tego. Nie, no czemu ty to mi robisz? Zły człowieku. No i chuj, no i cześć. Nie wzięło. Pas, lec, kurde. Nie wzięło? Nie wzięło. Jak to działa? To jest tak, że... Kradnie ciastka. Porywasz jednego z wormsów i zombie robią mu w dupę time i wrzucają go na dół. I po chwili on jest taki niebieski, bez źrenic, taki straszny. No. Taki trochę herobrine, taki mat do Minecrafta. I wtedy on raz wstaje zdrowie, raz odwiedza mu zdrowie. Co runda. No. Nigdy nie grałeś w South Parkach, kijek prawdy? Nie widziałeś, co tam kosmici robią? Nie rozmawiajmy na ten temat może. Stick through. Stick of us. Stick inside, o. Tak powiem. Zoku, to ja! Hej! Zoku. Czy sięgnie? Nie sięgnie, nie rób nic. A chuj, nie, tam... nie, nie używaj młotka! Manhammer nie działa tak, jakbyś chciał. Wolałem nie udało mi się, bo wolałem tyknąć go paluszkiem. Ty serio nie grałeś w Wormsy nigdy? No, bardzo dawno nie grałem, no jak pamiętasz. Kurde papierze. Nie pamiętam odległości niektórych broni. O, Maddy, Maddy wam pokaże siłę miniatur, jakby kurwy. Ja wam pokażę. A ktoś się robi miniaturki? Tak, znaczy, tak, niektóre obrazki. O. Oh. Na przykład te do Sacrifice wszystkie robi mi koleżanka. Zabij Travisa, tego Diega. Proszę bardzo, siła miniaturek. Zamiast strzelić w Diega, który jest tuż obok wody i go łatwy kill na nim zdobyć, to kurde zabije tego, co ma 100%. Ale Travis. Słuchaj, to jest strategiczne. Wolę zmniejszyć zdrowie wszystkim, niż zabijać jednostki, bo później mogą mieć tego konsekwencji. Ale kolego, pamiętaj, że obok ciebie właśnie jest ten Travis, którego możesz rzucić do wody. Kurwa. A Diego jako Zoku, no to musi się skończyć, nie może się skończyć inaczej. Ten Roken jest tam, który stoi, on powinien zostać wrzucony do wody, no nie ma inaczej takiej opcji. Plup. Plup. Diego, ja mam trochę mniej zdrowia już. Ja bym tutaj się, no o nie, bomba. Wiem, że fajna moja postać, co nie? No. Ale ja bym tam strzelił w tego, kurde, kolega po prawej, wiesz, bo ciastka ci dam na przykład, o. Takie koki, takie w kształcie dinozaurów, co ty na to? Jestem za. O, bardzo dobrze. Nienawidzę cię. Kurde, pierdolę. Zabij go, puść to. 5 sekund. Nie, rób rzeczy! Przestań! Co ty zrobiłeś? Wybuch przy mnie, jak zawsze. Alright, chums, time's up. Nie. Let's do this. Nie! Shut the fuck up, kurde, zwyrodnialce. O, kina czeła. Widzisz tam, Travis? Ty go zginął. Ja bym się zemścił troszeczkę tutaj za tego Xeno, bo uderzył za to, że nie robi nic na YouTubie, kurwa. Hej, Xeno. No tutaj masz, przecież ominąłeś Xena! Zamknij mordę. Co? Jak to się robiło? To na E, dobra. A którym się obracał? Nie powiem ci, Xena zabij. Albo Zoka, tego co to jest. W sumie wiecie, pograłbym w lewo. Weź E i naceluj sobie. Pamiętaj, że możesz kamerą manipulować. Kurwa, macie jebany pierdolcu. Scrollem możesz sobie manipulować kamerą. I musisz wystrzelić teraz. Kurde. Cel. No właśnie, czekaj, co miałem nacisnąć potem po nacelowaniu z E, żeby strzelić z powrotem? Bo już nie pamiętam naprawdę, no. No na E trzymasz i celujesz i tyle. I no na E celuję i naznaczam, ale potem, żeby mieć widok właśnie z pierwszej osoby? No Q! O Jezus. To takie nie jest trudne, stary. No nie pamiętam po całości, no to wiesz. A ta mina jest działająca? Jup! Panowie, koledzy, przyjacielowie, Zokun! 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 Kii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 i
Ile ci wziąłem zdrowia? Jeden. O Boże, to już mogłem walnąć z bazuki, serio. Dum, dum, dum. Ta muzyka jest taka fajna, taka tajemnicza. Party time. Party time. Party time. Party time. Hoj. Szybciej, szybciej. No, no chuj. Hoj. Don't forget my friend. Zoku. Nie. Putis. Putis Spencer here. Putis. Zoku na pewno wstawi ten obrazek jako miniaturkę do swojego... Przepraszam, Diego. Jako miniaturkę do swojego filmu, więc odwiedźcie jego odcinek. Właśnie, zapraszam serdecznie na kanał pana tutaj kolegi, zielonego GG. Trochę taki zielony jak ja, ale ja bardziej, zgapił ode mnie troszeczkę. Boże, ale... zielony głupik przyciąga. Nieprawda. Dorkicker. Ten gość z jeden zdrowia wygląda patycznie, nie? Aha. Bardzo. Ej, co ty miałeś taką samą broń jak ja? What the fuck? Magia. Stokowa. Nie, tylko moja jest. Akurat głównie służy do rozwalania, a czyli do terenu. Wywalania terenu i wrzucania wormsów we wszystkie strony. A, czyli masz knockback i destroy. Tak. Szczurokatka. I understand you. Szczurokatka. A, to tym się obracał, dobra. No nie pamiętam, nie śmiej się z nimi. Hamendzaj, o dobrze, chociaż ty umiesz scrollować. Ej, tutaj patrz, tego dupalucha i zokajem walnął. Co na to? Nie trafisz nic. Patrz, jebnie. Widać, że w Wormsy się... O Boże, to gówno. Rany. Dosłownie przynośni. Au. Nie wrzuciłeś go i w dupalucha jeszcze walnąłeś. Bardzo ładnie. Kamikadzi. Tak powinno być. Kamikadzi. A zaraz będę miał w sumie to. Nie będę Ikarajczykiem, nie chcę być w sumie. Co bym chciał tutaj teraz począć? Cel, pal, bitch. Boom, bitch, get out the way. Utopiłeś się. No, troszeczkę musiałem ubić swojego sobowtóra, mimo tego, że masz zielony kolor, że ja powinien mieć zielony kolor. Ale z oku jest tylko jeden. Dajcie lajka. I suba. I w ogóle... I reporta. Reporta ty dostaniesz po tym meczu. A nic nie przebije tego odcinka. Nie, czy tego random video, nie? Z tym wiesz o co chodzi. Pierdolony zdrajco. Zdrajco narodu. Tak jeszcze cicho gada z taką złością, nienawiścią. No zostaw ją, przecież miniaturki mi robi. Znaczy robiła. Nie rób tego, to kobieta jest, Diego, serio. Serio. War never changes. Zaraz jest, kurwa, is changes, kurde. Is changing. Is changing. Tak było w tej parodii Call of Duty. War never changes. Or does it? Or does it? Najpierw to było strzelanie. Boring. Robal dupaluch szuka kłopotów, no indeed. Co kurwa? Trawić pamiętasz? Cicho! O, hej. Mordy! Co jest, kurwa, z tym zjebanym screen? So jak to jest użyć jetpacka i nie wlecieć nigdzie? Jedpuck. Co on robi, ty kauczuk? Jedfuck. Bardzo dobrze, tego Diego ja bym zabił, no. I kurwa, nie ma! Wypierdam. Panie Rudy, w ogóle trawie jest Rudy tak naprawdę, wiecie? Mówiłem głupi ryj obelkę. Rudy. Ryc. Czemu Banhammer, to nic nie robi? What? Jak nie zrobiłeś pirueta, hopie? To był skok wiary. Głupi ryj obelkę się rozwalił, bez kitu. Tylko, że teraz nie możesz stąd ruszyć, więc masz lipę, bo ani strzelisz do góry, ani nic nie zrobisz z nim. No, dlatego to zrobiłem. Bardzo dobry ruch, kolego. Teraz ci pokażę, jak bardzo doceniam twój ruch, kolego, przyjacielu. Ty szmato jebana. A tam zaraz jebana tam. No nie wierzę, kurde, jebana. W tego karakana, no. Panie, proszę mnie to od karakana nie wyzywać, bo zaraz poleci w ciebie Witczak jakiś, kurwa, ble. Jakiś ban. Piotr Witczak. No patrz, leci pored Witczak, kurwa, patrz. Kurwa, ble. Jeb. Zazwyczaj to działa lepiej, ale miałem nadzieję, że to też zadziała. W sumie tak jak myślałem, że zadziała. Będzie bardziej tutaj spiolityzowany knockback i wpadnie do wody. Ja ci kurwa dam knockback, ty kurde zdrajco pierdolony narodu. Będzie knockback, ty knockback. Kurwa, tępe chuje. Polecimy nocą. Polecimy. Na pewno nie z oka. Ha!
Nie. Nie. Lub. Robal Nekres zgrywa to na chłodno. But? Na chłodno. Robal Xeno wie, że kolejne co? Posunięcie coś tam, będzie coś tam. No ale co to za tekst w ogóle? Czemu to było takie homo? Powiedzcie mi, że Warhol sobie stworzył też jakieś fury, to wam jebny zaraz. A przecież widzisz, no? Że to nie są robale, tylko takie małe pindolki. Ty lubisz, że taki mały... Zresztą, nie będę kontynuować mojego głupiego tematu, wal się. O, widziszowce mu dał, tak na znak przyjaźni fury. Ja już lubię baraninę. Pan z oku. Ja w sumie nie jadłem tego. Jaki z oku? To Nekres padł. Wspaniały smak. Ja nie jadłem baraniny, jadłem tylko królika i inne mięsa, takie zwykłe. No i schabowy, i kotlety, ziemniaki, pulpety. I no. Rosół z mięs. I rozu. O, rozu. Już żyjesz, czy nie żyjesz? Nie szyjesz. Nie umarłem wszystko? No. Nie! Jakbyś zginąłeś. Serio, ja jesz. Powódź. Co, jak będziecie się opierniczać, to zaraz was zaleje woda. Ale nie, to jest rzecz, którą dostałem. A, no to możesz przyzwać ocean, który zaleje całą mapę. Mieee. Jeb. Mieee. To za to, że nie chciałeś być owcą jako fury. Wywalony został w sufit, jak ten koleś, co usiadł na tym, na poduszce powietrznej od samochodu. No to w sumie Xenu umarł, więc dobrze mu tak. Tak jak na YouTubie. You spin me right round. You spin me right now, baby. I did something. I did stuff. I taką czapkę mam bitą w głowę trochę bardziej. O, jedyne co możesz robić to właśnie naloty. Naloty, zaloty, źle to robisz. Mówisz scrollem, o właśnie tak. You what, mate? Mate? You what, mate? Jak on mnie wepchnie do tego mojego stabika? Nie rób tak, to można go wrzuć. Czeka. Get to the chaka! No i znowu wyleci Piotr Witczak. Pyta TV robi drugi odcinek. Nie zdało mu to dużo. Mało. Ale mogłem wpaść do wody. Do wody. No jakby trafił cię w... Jakby cię chciał wrzucić do oceanu, to byś wpadł tam mimo wszystko. Tylko trzeba to dobrze wykalkulować tutaj. Wycyklować, dokładnie. Jestem głodny. Lubię ten dżingiel, takie yeah. Oh yeah. Zjedz sobie robak. Nie, tylko nie kurde mataton. Co? Mataton. No, o tym nie pomyślałem, ale dzięki. Oh yeah. Oh yeah. I ta muzyczka taka. Nie wyrzucisz go, jak jest wybity. Wiem, ale nie mam takiego zamiaru. Znowu głupi rejser. A, myślałem, że znowu głupi rejser rozwali szabelkę. Raz tylko głupią mackę. Raz tylko... Do you even papież i głupi rejser rozwala też? Even hoj? Czajcie, pijany czy niespełna rozumu, Jan Paweł II kradnie groby z kwiatu prezydenckiego? Tak, przyleciał sobie z dupy na grób, kurwa, tego. No to ściągaj spodnie. O, nie! Zobaczcie go, cwaniaka. A to tak wiesz, to strategia tu była. Jak cię zamknął w kubie, widziałeś? Jak cię w kubie zamknął, widziałeś go? Boom. To powinno go zabić mimo wszystko. Kina trzeba z drzewa. Zginiesz, Marek. Zginiesz, serio? Marek. Zginiesz, Marek. Zabrakło 6 punktów. No. Why? Nie for tego. Money. Aha, okej. Okay. Money! Money. Dosz. Grajmy Elite Hot. Money. Bimber. Whiskroot. Legit. Zobaczmy, co teraz będzie. O, czy to była mikstura Ikara? Ikarijczykiem chcesz się stać? To możesz powiedzieć historię akurat o tej podce. Czemu akurat się nazywa mikstura Ikara, panie kolego? Jeżeli pan uważał... Święty tak. Travis Ikarijczyku. Jeżeli pan uważał, to pan powinien wiedzieć. Jak to dziwnie działa? Przecież mogło się z tego... Przecież tak robi takie... Tak, mikstura Ikara jest dlatego, że się chujowo na niej lata, bo dlatego, że Dedal latał lepiej. Wpierdolił się do wody i zeżarł go rekiny. Tak. Chuj nie działa. No nie działa, no jak nie masz. Zjadł go minotaury. I czajcie, Diego ma w tym momencie tego osła i wszystkich nas zabija. To się rzadko trafia, ten osł, tak naprawdę. Osioł. 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 Okay. Kurde, zaśmiał się czajnik, kurde.
No nie obrażaj mnie, kolego. W ogóle ja tak zrobię kryptoreklamę tego Freeway'a, nie? I w ogóle mam nadzieję, że mi zapłacą, kurde, ździercy. Czego? No, zrobiłem reklamę tego Ice Freeway'a, nie? Tak, zapłacą ci. Ja mam nadzieję, kurde, ja nie jestem już taki mały. Jak ktoś chce reklamować na moim kanale, proszę napisać na zoku@zokumaupa.onet. Znaczy, Zoku, zanim ty dostaniesz ten hajs, to ja dostanę swój zwrot z podatku. No oczywiście. Czyli pewnie za 3 miesiące. Nie! Co zrobiłeś? Spadłeś na rygu, pisowie. You broke. Bo mi się przecięło. I kurde, zrobić taką Worms in real, nie? Przerwać się za właśnie kostiumy Worms w takiej z pościeli, skoczyć się z okna i zrobić taki montaż nad nim, takie minus 5. Tak. Albo dobry. Podchodzę do ciebie i napieprzam cię tym kijem baseballowym i minus 25. Tak, i takie brutalne, bardzo śmieszne. No, i taką i wtedy zdobywasz achievement, The Krakowiak. Fajne takie przeróbki robi taki gościu, nie jak on się już nazywał, już nie pamiętam. Ale on robi takie przeróbki właśnie, taki pierwszy prankster to był, taki najlepszy. Że się przebierał za Pac-Mana i gonił się ten z duchami po tym, po centrum handlowym i go kurde... Remy Gillard. No, tak, kojarzę. Remy się nazywał, no dokładnie. Giusz. Świetny gościu. Te pranki akurat były śmieszne, mimo wszystko. Nawet, że dostał tym kim do golfa w dupę, że prawie się zesrał. Ale było fajnie. Te czasy były fajne, pranksterskie, bo wtedy w Polsce nie było tych, którzy grzało z tych kanałów wszystkich. Teraz te pranki polskie są takie kurwa głupie, że aż szkoda gadać. To 30 zabierało chyba. One Punch? One Punch zabiera 35 z tego co kojarzę. Oj. Albo kurde. 40. Nie, chyba 35. 30 jednak, fuck. Co to było, lol? We Dino Alone! A ten dalej. Here's Johnny! Jak już odejść to wybuchowo. Zrobisz to? Nie! Miałem nadzieję, że spadnę obok palucha i go wepchnę do wody. Ej, jakbyś tak zrobił, to może byś już nie wiem w sumie jeszcze. Tak, bo ostatni robak, tak, faktycznie. Był remis. Miał farta. Jebany, wszystko farci. No niestety. Pierdolę. Ale jeszcze kina z drzewa się spotka ze swoim losem, umrze w końcu. A czyjcie teraz, jak jest właśnie to, podnosi się woda i giniesz kurde w Wiktorii. Tak. I taka przy takiej muzyce, nie takie a no! No, lama, no! On coś w ogóle trafił? No pewnie, że tak. Ile wam Warnusów pozabijałem? Ciulu jednego Warnusa takim baseballowym, reszta sama pomierała. Przecież ja obrażeń mam 272. No, prawie tyle co Travis. Ty masz najwięcej Diego. Oh. Bo ty atakowałeś bombami akurat. Dobra, no to na tyle, taka rozgrywka z dupy, czas 19 minut 18 sekund, możesz powiedzieć do widzenia. Ja już nagrywam kolejny. A, to drugi już jest? Tak. No dobra, no to ja się do widzenia, Incepcja, w drugim odcinku żegnam. Cześć. A Travis żałosny youtuber, do widzenia. I jebać tego, Gareta, pa pa. Hej Zoku. No tak znikąd nawet nie wspominałeś o nim przez cały ten zasrany odcinek. Tak, i tylko na końcu, jeżeli dotrwę i takie jebać Gareta. Bo przez cały taka puenta na koniec, nie? To za to wszystko co on robi. On wie co dobrze robi. I have a plan for you. Nero. More. Kurde, jego Pain. Nero. O, psia krew. Prawie. Miałem ochotę wrzucić Irokensa i tamtego. No i to z bullshit. Bądź podejść bardziej na prawo i w lewo strzelić. Piu. O, fajna ta mapa Dinowa. Ta muzyka jak się rozkręci jest tak genialna. Uwielbiam ją na poziomie. Mogę się podłożyć muzykę w ogóle? Sobie nie ma. No tak. Tak samo jak w Necrovision. Tam da się podgłosić muzykę, ale kurwa później nie słyszysz nic innego. Chcesz podgłośnić broń. Broni nie słyszysz. Słyszysz kurwa same dialogi. No i ta muzyczka się rozkręci już, proszę. Lubię te bębenki. 40 minut. Ustawiałem audio w tym. Głównie. Ej.
Nie mówmy, że tu nie ma tego, tej muzyki zremiksowanej, tylko jest taka... Jest! O, oh, jest. Widzisz ten drop? Coś pięknego. Drop the zog. Aż to jeszcze bardziej podgłoszę tę muzyczkę, bo wy jesteście za głośno. Pere 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 pere. Ale piękna jest ta muzyka. O, oh, jest. Normalnie ja uwielbiam tego typu gry, tego typu klimaty. To mi się od razu kojarzy z Kangurkami K.O. Tam też jest taka genialna muzyka. A wypierdamy. O. O. Nie ma kurwa. Jakby to powiedział One Punch? O. Oh. Teraz troszeczkę przesadziłem. Jak będzie na zielonym. Okej. Okay. Ile moich robaków już zginęło? A jeszcze nikt. To cztery. Aha. Jestem najlepszy. O to mi chodzi. Czemu jestem niebieski? Czy to jest aluzja do tego, że jakiś bardzo lubię niebieski kolor? Nie. Czemu ty jesteś zielony ciągle? What jego? Cos Weekend. Nie podoba mi się to. Bo jestem prawdziwą zielenią internetu. Nie, teraz się nie dam zrobić. O nie. Nie jesteś prawdziwą zielenią. Proszę tutaj być grzeczny dla mnie. Ja się tu przeteleportuję w sosie serowym. W ogóle fajnie wygląda ten teleport, jakby był. Ale się bardzo fajnie nagrywało tą grę. Energia sera. Tak szczerze, to mi się chyba... Jeden z moich ulubionych let's play z Wormsów jest. Tak mi się przyjemnie grało w tą grę, ale to jest właśnie zasługa całego klimatu tej gry. Zasługa Wormsów po prostu. Ja wiesz, ty autentycznie byś się utopił, gdybyś nie podskoczył wtedy. No i tam. W sumie, stop mogę ci talking. Tak... I'm all stop yours. No time to explain! Ah! Quick, no time to explain! Help me, Kirk! Rzuciłem cię na skrzynkę, czy co tam było? Tam pieniek chyba. Pieniek, okay. Tak. Myślę, że to była skrzyneczka. Ha! Piękne to jest. Świeca w ciemności. W sumie kiedyś był taki hype na te wszystkie rzeczy, które świecą w ciemności. Nawet były takie... te takie podobne karty do tych... do Tazosów. W sumie Tazosy też były z Pokemonów, które miały takie obwódki białe, które się pod światłem naświetlało tam żarówką czy czymś i były zielone w ciemnościach. Tak, były. No, fajne było, fajne fajer. Diego co oczywiście cały czas musi to samo to robić, bo nie potrafi celować, musi się posiłkować skrzynkami i różnego maścią z niszczącymi rzeczami wybuchowymi. No i ten jego zderpiały ryj aligatora na postaci. No. Myślisz, że kurde założy czapkę i taką co? W ogóle weź sobie taką czapkę kup i zrób takie let's play z kamerką. No przecież on chce zrobić tak. Ale taką czapkę... Nie spoiluj, kurwa! Spok! Co? Co spok? Co mnie obrażasz? Nikt nic nie wiedział. Nie wiedział, nie widział. Zostaw mnie! Czemu strzeliłeś mi w głowę? Byłem strzelić też sobie. For fun, of course. Strzeliłeś sobie praktycznie tyle samo, co mi. Mam nadzieję, że było warto. Miałem obaw. Lek na wszystko! Warto. Doktorat... Garrett! Doktor. Kutas! Ale zombie, nie, żebym tam, kurwa, wiesz, coś miał, przyjacielu, mój drogi. Robal Xeno zostawił YouTube. Kurwa. Hoj. Co jest z tą skałą? Jest samotna. Patrz, tu są dwa jajka Dodo. Uj, do, do, do. A w ogóle ta skała tak wisi, lewituje, nie? Jak no właśnie, na kurde internetach. Ta skała lewicuje. Ta skała lewituje jak Witczak w internecie. Ej, w ogóle to są... Co to, kurde? A to dymki mają na... Ej, dym... What? Od kiedy? Od zawsze. Od kiedy? Dym ma cień. Ty prawie ci powiem, ten Xeno wpadł do tej wody. Szkoda, że nie utopił się. Zmarł. Coś, czego nie ma na YouTubie i w życiu, nie może się utopić. A, dobre, dobre. Taki punchline. One nie, punchline. Nie mogę żartować na jego temat. One punchline. Co to jest? Co, what the fuck? To są narzędzia! Do mielenia pieprzu i siekierka i nożyk, ale fajne. To się kurwa nazywa moździerz. No tak, moździerz, no. Co, geniuszu. Mielarka do mielenia pieprza. Może ja nie muszę mówić pełnych nawet nazewnic przedmiotów, może chciałem powiedzieć po swojemu. Taka czemu ty musisz... Sasoniczko pieprzniczka. Czemu? Kurwa, ja ci zaraz zasolę życie, to kurwa umrzesz ty, krecie jeden. Co się chowasz w domku, jak ci kurwa wpierdę, idę kurwa, here's kurwa matka, chodź tu kurwa. Here's Johnny. Adam, ty kurwa, ty teściu jebany, wypierdalaj, o, proszę bardzo. W sumie schował się tutaj. O. Przyszedł i zajebał z baseballa, widać, że on jest ze Śląska. Sosnowca. No, widać, że ze Śląska. Kurwa, jego, ty nie grabisz sobie, stary. Ty nie... Mnie zbyt... Co?
I ten goofy ryj uśmiechnięty. No taki koleś z kciukiem do góry, dajcie łapkę w ogóle. Jej. I zapraszam na perspektywę pana Diego w jego kanale. Ale to jest tak, przeszedłeś komuś zajebać w mordę i potem tylko robisz selfie z kciukiem w górę. No, to wszystko dla łapek w górę, co nie? Wiesz, standardy. 60 tysięcy łapek w górę i następny odcinek. Do widzenia. 30 tysięcy łapek... Zrobię najciekawsze, najciekawsze internetowe zagadki internetu, jak będzie milion łapek w górę pod tym filmem. Ale to, wiecie co, to bardziej jest na zasadzie, że 30 tysięcy łapek w górę i kolejny baseball będzie z gwoździami. No to dobra akurat. Ej, czemu robisz bąbelkową maszynę? A nie, jednak Patyk Sprawiedliwości. No i wsadził... Take off truth. XDDDD. XDDDD. I wkurwiony tak podskoczył. Drugi raz. I ten portal coś nie działczy. Gabe wyłączył. W sumie tak, to byś się do Apache byś się ten teleportował. Albo przy dobrych wiatrach do Steama i byś miał darmowe gierki. Czemu kurwa dam dobre wiatry, zara. Ja co jest, lagi mam? Trzy robaczki mam, dobra, fajnie. Lagi jakie mam. Lagi? No, hardkorowe. O. Ale jakie lagi? Dropy to nie lagi, stary. Mów dokładnie. Tak. Aha. Nie. Może. O, ten, ja bym ten portal zniszczył razem z Okiem, bo wiesz, wybuchnie ten portal. Dobra. Jest naznaczone mimo wszystko, tak? Nie, zeskroluj. Znaczy, dobra, i tak trafisz. I teraz do góry, Q i stoi pety. Ale mega przyjemna jest ta grafikoprawa, że ja uwielbiam takie gry. Czemu się nie ma takich gier właśnie typu Kangurek Kao Raymany? Takie typu przygodowe były świetne. Bo liczy się tylko pikseloza, którą let's player łatwo może nagrywać. Bo dzisiaj nie liczy się to, jaka giera jest dobra, że wiele ludzi zagra, tylko jak bardzo zagrajmer let's player, który jest najdurniejszą istotą na świecie, bo tak jest postrzegany przez dewelopera, może jak najłatwiej wypromować jego produkt, który jest gównem. Dzisiaj autentycznie są gry, ten Bear Simulator, no nie? Ten wiecie, który, co jest takim gównem po całości. Najgorszym kurde... Bear Simulator nie widziałem, nie słyszałem. O Jezus, najgorsze gówno, jakie może być. Pikseloza, bezsensowna, wszystkie takie rzeczy. 100 tysięcy dolarów dostało. To nie jest projekt robiony, kurde, podczas lunchu. To 100 tysięcy dolarów dostało tej dotacji. Po co być fajną firmą i podjąć się... Kurwa, serio. I podjąć no i takie... czwórki Raymana w fajnej grafice czwórce, a nie, kurwa, zrobić jakąś gównianą wersję na Androidy. Bo ci, kurwa, zrobią kolejnego tego. Kurde, na końcu jest taka tam... Jak się nazywała ta gierka, w której się było tym złym i się miało te gremliny jako minionki? Overlord. Overlord. Widziałeś najnowszego Overlorda? Nie. Tu, kurwa, nie chcesz widzieć. Jedynka i dwójka aż były tak na źle. Serio, co zrobili w Overlordzie? Nie co, mogło, co można było spieprzyć w tej grze w ogóle? Im się udało, musicie sobie zobaczyć. Dzisiaj jest zamysł, że im gorsza gra, tym lepsza dla let's playera. Wiecie, ogólnie z tym Bear Simulator to jest taka akcja, że PewDiePie nagrał te filmik z tego, zaczął jechać po tej gierce i zrobił na końcu coś takiego, że oddaj refunda, no nie? Nie mógł dostać refunda i tam potem przeczytał, że gra ta dostała 100 tysięcy dolca, no nie? I że shame of you, no nie? Że wstydź się, kurde, twórco. I autentycznie potem wszyscy poszli hejcić twórcę i takie te rzeczy i ten zrobił, o Boże, zły PewDiePie, kurde, mnie tu obraża, coś tam. No i wiadomo, no PewDiePie nie może przyznać sobie racji czy coś takiego, no bo wiadomo, teraz ma taką dzieciarnię, ale autentycznie w 100% popieram go w tej sprawie, bo autentycznie gra jest gównem i on ze zmysłem gracza stwierdził, że to jest gówno, za które wziął 100 tysięcy. Autentycznie no, ja to mówię. Człowiek... Nie, wiesz, 1/3 tego poszła na grę, a reszta do siebie. Kurde, gdyby tylko jedna trzecia. Tak, robili ten symulator mrówki. Nie widziałem, serio. Jest coś takiego w ogóle. Tak, robili i jeden z twórców wziął innemu kasę i zwiał. Znaczy, serio? Przewalił wszystko na... Dziwki. Na automaty. Na wodę dziwki, lasery, tak. A tam się wkurwił, bo kumpel zabrał hajs, który dostali z tego i musiał odwołać grę. Zapomniałem, że już nie ma czegoś takiego jak automaty. Żałosna przyszłość. Są automaty w barach. Czy w barach, ale masz takie do hazardu. Nie masz takich, kurde, wiesz, arcade'owych typowych maszyn z kurde, fajnymi bijatykami czy innymi rzeczami. No niestety, bo to w dzisiejszych czasach już nie ma sensu. Ja zapamiętam, jak zawsze zapiprzałem chyba z 6 albo 7 albo 8 przystanków tramwajem, tylko żeby pojechać do IMAX-u, wiecie, to kino, które było bardzo właśnie daleko od mojego miejsca zamieszkania i tylko po to, żeby tam wejść i na automatach sobie popykać, nie, w gierki. Tak, pamiętam. To było coś. Nie wiem, ile na to przerobałem hajsu kiedyś. No, mi też smutno w sumie jest teraz z tego. I na kartę mamo? Cześć, mamo! No fajnie ogólnie jest. Słuchaj, podejście pamiętasz te 500 złotych, co mi dałaś?
kurde, skończyły mi się. Jak ci się mały skurwysynu skończyło 500 zł? No słuchaj, taka fajna była pizza i bardzo droga. Ja ci dam pizza, ty skurwysynu, znowu wydajesz na te jebane gierki srerki. I tak to zawsze było. Pobawmy się w... Aha. Nie pobawimy się, prawda? No dalej! Pchaj się! No nie, ale nie działa. Zrobimy... Jak samochodem, musisz podbić. Zrobimy to w standardowy sposób. Co? Nie! Zmień to go... Moving sunshine. No comment. No comment. Dadu z disappointment, Zoku. Dadu z disappointment. No comment powiedziałem. I teraz jego zrobi to samo w jego stronę. Piu. Nie przesuniesz tego, nie ma opcji, że w twoją stronę się nie da, a w moją się da. Niemożliwe. Serio! Serio! Shame on you. Zrobisz mi to. Dwa! Zrobię mi drugą. Co za... Zwykły tasiarz. Jeszcze mi trzecią nawal. Dawaj, kolego, jesteś... Jak daleko zaleci? Dawaj jeszcze jedną, nie, jeszcze tam jedna z tobą była. Nie, rób tego! Jak wyjebało go, kurwa! Że Adam Małysz na Słoniowej, to by się mógł powstydzić tego. No. Ja pierdolę, to autentycznie było Zdrajca Narodu V2. Nie, mój Zdrajca Narodu był dalej. No... Bo to jeszcze było z upgrade'em do siły, tak więc... To był ten, to był Holy Granite przecież. A no, racja. Bo gdybyś zrobił fajne ustawienia, to byśmy mieli takie fajne bajerki, a ty zrobiłeś standardowe wszystko. Bo nie potrafisz angielski. Tylko masz... Nie! Wychodzę, nie mam mnie, kurwa. Co ty robisz? Wii! Jaki pie... Okej. Okay. O, śraka dostałem! Da się muszę herbatkę. O Boże, gdzie ty jesteś? A to ja żyję! To było piękne, nie? Żeś zajęło obelkę? Chyba idę albo nie idę, albo rocket jetpack albo nie. Rocket fuel. Chyba Herzlaga dostał. Pęk! Dam. Że cię zaboli. Piu. Tak jest. Ej, moja prędkość jest równa 46 obrażeń. Dobrze wiedzieć. W ogóle ta mapa zaczyna wyglądać jak pole minowe, wszędzie dziury są, nie? Jak ser. W sumie to do moich robotów pasuje najbardziej, bo moi żołnierze to są, no właśnie, garnałowie żołnierze dowódcy, co nie? Nie. Trochę tak. Fajnie, gdyby tej gry dali z czołgi, nie? Byłoby świetnie. To zagraj sobie Worms Force. Wiem, znaczy tam nie ma czołgów, tam są po prostu katapulty. No a to się właśnie nie stało, ja pierdolę, no, kurwa. Hitra, zamknij mordę. No najprzyjacielska odpowiedź ever, nie? Najbardziej przyjazna. Ci kurwa zajebę, frajerz. Kurwa w dupie was mam wszystkich, kurwa. Nie ma pierdolone menu, które się odpala podczas lotu. Kto trawi, kurwa, spokojnie. Na YouTube kurwa jeszcze Undertale'a ten sam człowiek stworzył. Ja pierdolę. Wszystko jest nagrane, na YouTube będziesz mógł sobie to obejrzeć. Zależne cię, kurwa. I powiedzcie mi, jakim cudem teraz nie wpadła do wody. Magia. Wiesz, i tak czekam na przeróbkę, a czy ten miks, jak będzie pokazana ta scena i jak Travis zostaje rakietą od Patriarchy. Tak na zmianę. Jeb. Jeszcze przeroda tej muzyczce. Kurwa, zbanuję was, kurwa, wszędzie i wam usunę kanały. Ja mam, kurwa, wpływy, ja mam, kurwa, możliwości szmaty. I powiedz mu jeszcze, że był Mike Blade'em, kurde, to jeszcze wtedy, jeszcze, to są jest combo. Ale w sumie Travis to jest taki trochę Rocketman, a raczej nieszczęśliwy Rocketman, więc... Ty jesteś, kurwa, Rocketman pierdolony, pryszczu jebany na czele. Raz dostałeś rakietą prosto w twarz, prosto wziąłeś na klatę, a teraz... Ja ci zaraz, kurde, na twarz dam, jak, kurde, cię odwiedzę. Ja tylko mówię. Znowu będzie ci piec z oko, kurde. No tragę w ogóle, lol, co się dzieje? Serio? Jest, dobrze, upropiłem, to piękno ja. Win! I the champion! This map is my... No i czego się, kurwa, cieszysz, pierdolony Ślązak? Co, kurwa? Może to, wiecie, też otwieram menu, kurwa, w trakcie latania, co, kurwa? Masz mi, kurwa, coś do powiedzenia, kurwa? Może bonus Witczak, tak? Kurwa, triple machine gun, dobra broń, co? Nero najlepszy. Wygrałem! Travis, pamiętaj.
Spierdalaj. A jeżeli chcecie zobaczyć powtórkę tego, jak Travis się ujebał w wodzie, to proszę sobie tam zobaczyć. Włamię ci się na komputer i ci usunę Windowsa, szmato. Ja dam w opisie, czy w komentarzach dokładną sekundę, kiedy się wjebał do wody. Możecie sobie reploadować i zróbcie mirrory wszędzie na YouTube. Ja kurwa dam dokładną sekundę, kamie pierdolony. Nie no, zniszczę cię, ty mały pierdzielony śmierdzielu. Co? Bo kurwa śmiesznie, jak koledze się włącza menu podczas latania, tak kurwa? Jakby kurde samolotem leciał i by się menu włączyło, to byś płakał, kurde, że spadamy. A ja powiem, kurde, a muszę sobie wybrać, kurwa, latającą owcę. Co? Myślisz, co, fajnie jest? Dobra. Tak, Travis. To tak, to ja będzie po herbatkę. Panie Diego, zanim herbatka, to pan się tu pożegnasz, panie. Na razie, hej. I pan Travis chyba się już nie musi żegnać. Hej. Macham, ale nie widać. No. To do widzenia. Hej. Pa. Dobra, to rób trzecią. Przepraszam. O, kurde. Proszę bardzo, tryb zniszczenie. Właśnie, dzień dobry wszystkim. Hej, dzień wszystkim. Ja jestem w Zoku, ze mną jest Travisku. A u mnie Kinaczewa stoi przy bramie. I Diegsku. No, Kinaczewa stoi przy bramie. Nie powiem tego. Jak szczerze zęby, kurde. Ja mnie zaraz przyznaję, ja wpierdalam. To są rzeczy kinaczewiczne, kurde. Kinaczewiczne, wód? Kinaczewiczne. Uważaj, bo zaraz nagra na ten z Madziem kolejnego lefta i cię będzie wyzywać. No, jak ona nagra, kurwa, to chyba ręce będzie musiała trzymać przy dole, bo kurde, ostatnim razem jak nagrywała, to cały czas, kurde, mimika twarzy trzeba machać kamerkami do ręki. Znaczy, rękami do kamerki. Kamerkami do ręki? Co? Można machać. Autentycznie, no, zombie ją tłuką, fala leci, no nie paniki, wenta, a ta... Patrzcie, mam ręce, macham nimi. Kurwa. Nie, fajnie, że oglądasz ją, chociaż przyznajesz się do tego. Wtedy mam na myśli to, co oglądaliśmy razem. Przyznajesz się do tego? Do rzeczy... To są rzeczy medyczne. Jak to było? To było to, dobra. I to było tak, Gareth Kutas, tak to było. Jak się tym kurwem steruje? Q. Co ty robisz? Q. A, ty masz tego. No czemu mój zamek może? Bo kurde, jestem ala... Ala Akbar. No i pizgnął mi mój zameczek, no. Patrz, jebnie. Ostatnie przesunięcie jest bezkręgowcem. Bardzo ładnie. Aha. Nie! Co ty zrobiłeś? Twój dźwięk boli moje uszy. Dlaczego ty masz indyka na swoim zamku? To jest gołąb. On jest też bronią w bardzo tym... waleczny. W 3D. Tak, pamiętam. Sam naprowadzany. On był OP! W dwójce chyba też był, nie. Czy w Armagedonie? Chyba tak, oni byli w parce i w tych wszystkich 2D. Stamtąd przecież wywodzi się ten gołąb. Głąb. Za to, że to mój kolor, szmato. Ja tu powinien być. Ty, w sumie racja z powodu, jego ma twój kolor. Tak zawsze mam, bo zawsze jest chyba trzeci w kolejce, nie? Chociaż bullshit. Jak ja byłem w twoim parce, co byłem ostatni czy drugi, to też byłem niebieski. Czemu ta gra mnie tak truje? Fatum. A ty oczywiście barwy Polski, czerwono-białe, Travis, bardzo ładnie. Patriota z ciebie widzę. O, John Garrett gra w Counter-Strike'a, pewnie kurwa szuka sobie nerę, frajer jeden. Żebyś umarł tam, ty. Szczurze jeden. Kurde, wszyscy co są w Silverze lubią Nera. No właśnie, w tym Garrett, kurde. Diego, ale tu chodzi o to, żeby niszczyć budynki. Diego, ale nie tak, się w to grasz. Run, bitch! Ja rozumiem, run. Że ty gloryfikujesz mój tyłek, ale no budynkiem to on nie jest. Uciekaj! Uciekaj! Uciekniesz. Ej, to jest ten, z tulsami. A, wziąłeś to. Co tam miałeś? It's a trap. No. To jest bekowe, jak ten dinozaur nagle ma mordę dinozaura, a potem, kurde, ten, Piłsudski, czy ten... Bez kitu! Piłsudski był tak naprawdę aligatorem. Był reptylianem, tak jak ochrona... Reptylianem. Tak, jak bardzo ciekawostek tego, co zażądasz 80 tysięcy łapek za 3 ciekawostki z internetu, kurwa. Tak, kurde. Ja mam ciekawostkę za 2 łapki. Tylko tak. Leafy, który daje Lamborghini 5 trylionów dolarów każdemu, kto zalekuje jego film. Mam już w tym momencie tyle dosłownie bogactw, że dosłownie... O, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 300 łapek w górę, to zrobię historię mojego niku na YouTube. O, tak powiem.
Serio zrobisz? Tak, zrobię. Zrobię osobne audiolog o całej historii, jak mój nick powstał ogólnie. Jakie były wcześniej. Zrób vlog, jak będziesz miał naczynia. O, bardzo dobrze. Będę reklamował pewne te, substancje do mycia naczyń, ale nie będę o tym nikomu mówił. Z oku ślina to nie jest substancja do mycia naczyń. Boże, ach, tak? A może w niektórych kanałach. Czemu wy ciągle gracie tą owcą? Nie umiecie grać. Lubię tą owcę. Byś ją zapchał. Lubię baraninę. Ciu. O, bardzo dobrze. Chociaż w niego możesz walić te. O, mam mały zamek już. BTW w trójce. O. Oh. W trzeciej, znaczy w trójce, tak jak gadam, w 3D Warsach zawsze były takie fajne dźwięki, jakby puszczałeś tam w sobie, było takie dydy. Tutaj tego nie ma. Tutaj tego nie ma, o dziwo, i to strasznie smutne. Ja pamiętam z jednych Wormsów, to było coś takiego, że było takie ciastko, które się puszczało i ono miało takie dwie nóżki bekowe i one szły właśnie do najbliższego przeciwnika, znaczy sam sterowałeś, ale one ogólnie chodziły nawet do góry nogami, wszystko po prostu były przyczepione do ściany. Czemu to jest gigantyczny bizon? Bo to jest random! To przerażające jest. Człowiek chce otworzyć skrzynkę Zbyszków, a tu kurde bizon wyskakuje. No taki na skrzydełkach, nie? Właśnie. To jest kurde bizon z Krejta Zbyszków. W sumie powiem tak, wolałbym, jakbym otworzył Zbyszko, no to żeby, no, dostał kawał mięcha. Czemu? Bugril. Pedał. I to takie dmuchnięcie w mikrofon, nie? Takie, wiecie, takie typowe, czekajcie. Pedał. O, takie coś. Mnie teraz bardziej posłyszałem, ale... Nie. Teraz brzmiałeś jak koleś, który się wkurwia w CS-ie, że go zabili. Tak. Jak to było, kurde, czekaj. Szukam ludzi, będzie mnie bomba! Aloha bar! Aloha snack bar. To była taka krótka... Silnemu chce się pić, kurwa, lej te kole, kurwa. Lej te kole. To była taka typowa demonstracja ruskich graczy z Counter-Strike. No. Ogólnie jebać go, 1.6 forever. Dzieciaki nie znają czegoś takiego jak CS 1.6, która była magiczna i piękna, a teraz góra wszyscy w to go grają tylko. I'm stuck! No, Lama, no! Ludzie autentycznie chodziło o to, żeby był skill, gdzie ludzie autentycznie robili takie rzeczy. Brawo, Diego. No i Piłsudski wbił się, aż mu wąsy wystawały. No, ale Seniczek ci teraz jebę nie za to. Chcesz poderwać mi moją koleżankę? Ty słyszałeś, on widział bany? Nie, nie słyszałem. Ale taka autentycznie. On powiedział... Nie. Żadnych kurde takich królic na moich odcinkach. Nawet się nie ważcie o tym wspominać. I on fury fandom też ciśnie jakby co. Bardzo też dobrze. Bo nasz mata ostatnio nie wyczaiła właśnie o istnieniu czegoś takiego jak fury fandom i ona taka, o, jestem taka fajna kicełka, ja też lubię kurde tą, z Baxa, tego, z Krika Baxa, tą, jak ona miała? Nie wiem, jebać to w każdym razie. No w każdym razie, czy jak już o tym mowa, to był taki motyw właśnie, że ona się tam czepiała do innych, że używają jakichś tam marek czy czegoś, nie? A ona sama miała właśnie tą królicę z Krika Baxa na swoim awatarze, nie? I na koszulkach, i że zarabiała na tym. Ja się czepiała, że inni zarabiają na koszulkach. Takie, ale no, panie, kurwa, hipokryta hopę, nie? Ona przecież jest biedną, tylko słodką dziewczynką i ona walczy o prawa kobiet. Nie, ona jest naszą polską Brittany Venti ogólnie. Aha, wszystko jasne. I tak, ja oglądam streamy pani Brittany Venti, mimo faktu, nie wiesz, że... Nie to jest, Diego? Nie. Nie chcesz wiedzieć. To praktycznie oglądam głównie tylko obobobo. I mnie. I Oldstar. No i Zoka. Wiesz, co to jest Bobby Streamer? Nie. Ona kurwa jest wszystkim, ona jest na feminacji, ona jest idiotką, ona jest boobistą. Ona jest idiotką, no nie, najlepsze sformułowanie zdania. Po prostu. Patrz, ja ci tu pokażę twoją technikę, kolego, mój przyjacielu drogi. Wypierdol mu po prostu z tego, z baseballa, tyle w temacie, bądź jak prawdziwy dres. Nie wiem, czy to się uda. Jebni. Aha, dobra, nie udało się. Dobra, no, nie, udało się. To zabawimy się teraz inaczej, panie kurde, uciekający z YouTube'a i olewający przyjaciół, kurwa. O kurwa, no to, że on zrobił. O właśnie, banany są. Banany. Ty kurwa wyjebał Chiquita i sam się wpierdolił. Diego jest banan. Nie, ty jesteś serio? Banan z oku, a Diego jest Chiquita. Serio? Nie dostałeś nic. Z oku był pragnieniem. No ty będziesz pragnieniem, ty kurde, ale kurde. To ja muszę tylko dojebać jeszcze Sprite'em i będzie kurde 10 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Zamyk z oka. Bardzo fajnie. Za kurde żyganie na Let's Play'u. Nie żygi, szkoda bani. Nie, błagam, nie, o tym już nie mów. To jest naprawdę żałos, to jest kurwa, to jest niższy poziom niż niższa niższość, bez kitu. No.
Ale cieszy mnie to właśnie, że dzisiaj się ogarnęli właśnie już widzowie, że powoli już dorastają, że zaczęli właśnie najeżdżać na youtuberów, na przykład za to, jak grają w CS, a no nie, że tam że element wybijania się na siłę, robienia różnych dram, że to już no, jest świadome właśnie dla tych widzów, co kiedyś byli głupi. Dalej są głupi. Co, ten odcinek, gdzie ten pajac żygał na kamerze, miał chyba z milion kurwa łapek w górę. No tak, bardzo tak, ale to dzieci, ale zauważ, ile tam jest właśnie hejtu na niego. Ja bym się wstydził, ja bym kurwa się tak głupio, żałośnie czuł, jakbym wziął taki film. Jezus Maria! No i powiedz potem mi, wiesz, idzie ulicą. Ale powiedz mi, jakie emocje, jaki mózg nim kierował, rzucając taki film do internetu? Jak? Co kierowało? Zapomniałem dodać, panowie przyjacielowie, jak wszyscy się wybijemy, to na przykład, to dalej Wormsy się nowe zespełnią po prostu, więc... Tak, bo tu chodzi o to, żeby zniszczyć sobie zamek. O, fizyka księżycowa. A już myślałem, że powiesz, że jak się wybijemy, to się zostawimy, że nie jesteśmy kumplami już. Na YouTubie w sensie. Oczywiście. No jak wiecie, jak będzie już... Uszy! Ja z wami tylko nagrałem teraz, żeby tylko się ten lekko podbić, wiecie, bo kooperacja, taka mandafakacja. A później to get a fuck out. Nie no, oczywiście, no przecież widać też wyraźnie, że my mamy lepszy watch time od ciebie i wszystko. Co? A kto się na mnie wybił gnoju jeden wstrętny, nagrywający z Jagedem dla fejmu, kurwa? To chyba ja wybijałem się na... Znaczy, ty wybijesz się na mnie. Nieprawda, ja miałem zawsze lepszy film od ciebie i w ogóle lepszy watch time, a ty kurde co? Mówię, pokazać ci kurde wyświetlania moich filmów, a twoich? Ty kurde gadzie jeden? Tyle znaczycie, kurde. Ale ja szczerze, to mi tu nie wyzywaj. Dobra. Proszę, widzowie, no, tyle dla niego znaczycie. Jesteście tylko cyferkami w tym okrutnym świecie. A tu mówi, jacy jesteście fajni i coś tam. Ten, ogólnie... nie tylko, przecież jaszczurki to gady. Więc o co ci chodzi? Gdzie dobra, że gady. Lol, jak ty wyjebałeś w kosmos w ogóle. Czemu tak? No bo ale jak jedną ścianę, jak widzicie, jak hopię o YouTube, nie? Bo stwierdziłem, że pierdolę to meczki się stamtąd wyniosę. Ale nie, bo jest teraz przyciąganie księżycowe i dlatego się tak wybijacie w powietrze. Ale jak pierdolę, jak głupie z pracy, nie? Co jest grane, kurde, z nim? Kiedy dowiadujesz się, że twoja dziewczyna jest w ciąży. I tak w ścianę, jak ten Worms. Worms. O, patrz, dwie bombki. W ogóle nie powinniśmy się klepać tutaj swoje zamki, a nie klepać siebie, ale to jakoś w krwi zostaje, nie? Jeżeli chodzi o Wormsy. To jakbyśmy byli wspólnie w jednym wojsku, to byśmy między sobą strzelali, a nie do przeciwnika. No. Bardzo ładnie, panie klub Rockens. Rockens. Klub Rockensa. I wszyscy sobie doklejają takiego gwoździa do czoła. Mam gwoździa. O, właśnie. Widzicie, mam tu już pierwszego członka, właśnie sobie dokleił kolejnego gwoździa. A już nie żyje? Czy aktywowałem sobie czoło. Nie, ja żyję. Tak promień czołowy. Aktywacja. O matkę, jeszcze 4 pale zostały. Ogólnie to mój zamek wygląda najlepiej z was, ze wszystkich. Ale bardzo mi się podoba zamek, jeżeli chodzi o zamek Diego. Patrz na jego towerki. Są takie niebiesko-zielone troszeczkę. Taki seledyn bym powiedział nawet. Zobaczcie, nasze... Daj spokój, moje... mam takie zboczenie co do kolorów, że wszystkie kolory postrzegam za pomocą palety z Games Workshop. O, to miło. Ej, nie chcę nic mówić, ale rozwaliłem teraz niemal większość zamku właśnie i tylko taki tyciek poleciał. Bo to są pokazane zdrowia robali. Nie, to są pokazane... Zdrowia robali. Tak? Chyba tak. Czy jednak między sobą się zabijamy? Ja myślałem, że wziąłeś znaczy, tryb... to zdrowie jest pokazane, ale mimo wszystko powinniśmy rozpieprzać sobie zamki. Ale to właśnie życie zamków jest pokazane. No zobaczmy. A, może wiecie co? Są jeszcze te mury do zniszczenia. Chyba tak, mury na pewno. Czeka, 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 czeka. Bum, bum, bum. Ciu. Jep. Piu, 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 piu. Co ma się nazywać Diego? Że nie jesteś Diego. Bo Diego było zajęte. W każdej grze, jak jest Diego zajęte, to daje sobie Diego. Kiedy czemu? Obok. W ogóle czemu Gadzie gra, a nie Diego? Nie wiem, brzmiało lepiej. Widziałeś, jak ten aligator tak się spojrzał takim zgrabnym ruchem, takiej hej, kamikadzi. No. Kamikadzi. Travis Diego. To ciekawe, gotowy? To w końcu który z nas? No Travis Diego tam był napisany. O, Robal Zoku potrafi pokarać. Fajnie.
Robal Travis wyczuwa zwycięstwo. No chyba cię pogięło. To jest, kurde, naprawdę niesamowita ta konspiracja, że, kurde, Piłsudski jest reptylianem tutaj. Everybody is reptilian. Tak, wszyscy są reptilianami. Ebre! Ebre! I to, co pokazał Mortal Kombat, nie? Ten reptil, który tam jest, to tylko przedsmak był tego, co nas czeka. Reptil jest zajebisty. Poza ma maskę na SG, która wygląda jak maska reptila z Mortala. Bo on ma mordę reptila. No wiem. O, kozioł, znaczy osioł, czy bizon. Kurwa, koziu. Patrz, jak widzisz, jak ten kurde dupalus chce w ryj, bo taką pięść pokazuje? Ja go wyrzucił stąd. No nie! Why you do this? None shall pass. O, aż żeś trafił, zniszczyłeś tego most. No właśnie. No. Bawię się w Gandalfa, ewentualnie czarnego rycerza z Monty Pythona. You shall not banan. None shall pass. What? Banany! None shall pass. Old woman? Co jak kurwa trzymam babcię? Pretty woman! Pyty. Pretty woman! O, ty kurde, pyty, tak? On the street. Fajna nutka jak... ogólnie. No. O, sra jak idzie. To jest straszne. I te kurde szczęki. Czemu zniszczyli zamek, który jest neutralny, Travis? To jest jednak dobry w tą grę. A bo lubię Diego bić. A. Lubić się bawić. Przywiązuję go, mam bejsbola i wtedy takie fajne jego osiniaczone ciało. Podnieca mnie to. Travis, ja cię lubię, ale ty czasami zmuszasz to pić. Jak mu leci krew spod oka, to takie jest podniecające, aż bym to zliczał. Jak Sasukowi w Naruto. Opu! Nie mam Sasukowi. Co to jest Sasukowi? To jest taki emoś jeden. Aha. Dum, da, da, dum, i tak po całości chyba mnie teraz zniszczą za to, że nie wiem, o co chodzi. Bo to pewno jakieś... Po prostu anime. On ma tam taką moc, która powoduje, że wypada mu krew z oczu. Aha, krew się sypie. No. Sypie się jak kopie sól. Ciekawe jestem, czy teren też się zalicza do tego. Chyba nie. Tak, no bo naprawdę, zniszczyliśmy tyle zamku, a to nic. No ale mimo wszystko widzisz, o co chodzi, trzeba zniszczyć bazę, no bo przecież ten mapa by nie wyglądała w ten sposób, gdyby to nie chodziło o to. No. Czemu? Ej! Miałem strzelać w te gołębie chyba. Tak. O Boże! Macie zapłon. Ale my jesteśmy tempi. Zapomniałem, o co w tym trybie chodzi. O Jezus. Serio, ja teraz kapnęliście co do tych gołąbków? Tak. Wstyd mi naprawdę. Czemu teraz? Jak ja na niego spojrzałem, to się nie kapnąłem o tym. Ja myślałem, że to nie wiem, takie nawiązanie do Ludwiczka, że święto dziękczynienia czy coś. Takie współczesne nawiązanie. To taki... nie jest indyk, ty głąbie. No mówię indyk. To nie jest indyk. No mówię, kurwa. A nie jest, dobra. To jest gołąb. Indyk jest na święcie dziękczynienia. Ogólnie fajny odcinek to był. Jak ta jego matka tak robiła tego indyka tak z taką kurde ekscytacją do życia. Tak to było najlepsze? Słodkie ziemniaczki. O kurde, to... Ale to był pocisk w jej stronę, nie? Że daj mi więcej tego specjału, nie? I otworzyła ten garaż, tam było mnóstwo tego i robiło to za cement, kurwa. To było piękne. Skarby, ile tego narobiłaś? Będzie tego trochę. O matko, tak pamiętam ten moment, bo ta powódź była i wszyscy chodzili. Tak. Ale to był fajny odcinek mimo wszystko, bardzo fajny odcinek. Tak. Bo... No, a wiesz, to i tak ptakolog. Bo to są wydarzenia, jakie miał twórca właśnie ze swojego dzieciństwa. A to ja wiem, że akurat wszystkie te rzeczy są z jego dzieciństwa. Zara, czy ja siebie napierdalam, czy przeciwnika? Siebie. Widzisz jeszcze gołębia. Nie, za coś Diego. Ale ja już umarłem, bo to mój ostatni gołąb, faktycznie. Ostatni głąb. No i znowu umarłem na swoim odcinku, jebnę wam. Znaczy swoje w sumie, na odcinku ogólnie. Diego umarł? Nope. Ile ja? Jest? Znaczy ja wygrałem. Wygrałeś! Travis popsuł grę. Fajnie, że my się dopiero kapnęliśmy po 18 minutach, że trzeba gołębie niszczyć. Ja wiedziałem, że te gołębie trzeba niszczyć, ale fajnie się strzelało. Czuję się jak współczesny Zagrajmer, który drze mordę przed kamerką, a potem dopiero się orientuje, o co chodzi w grze i się cieszy. O, patrzcie, wygrałem! Uluju! Kompletnie zapomniałem o tym. Jakie mamy celność? O, 83 i razem z Diegiem 83. Dobra, remis mamy. A Diego oczywiście, a czy Travis. Oczywiście 71, bo słaby, ślepy i w ogóle okulary z tego. Kurwa, to wszystko przez to, że wpierdoliłem się wtedy do wody, kurwa. Jebane menu się odpaliło podczas latania. Do widzenia. Przyjmy to na razie.